Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Prawdziwy Bóg W jedności bóstwa, wieczną komunią Ojca, Syna i Ducha Świętego. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 27 listopada 1985 roku. Unus Deus Trinitas. W tej zwięzłej formule synod w Toledo w roku 675 wyraził wiarę Kościoła, wyjaśnioną na wielkich soborach IV wieku w Nicei. Konstantynopolu, wiarę Kościoła w Boga jedynego w trójcy. Za naszych zaś dni Paweł VI, w wyznaniu wiary ludu Bożego, dał wyraz tej samej wiary w słowach, które już dawniej przytaczaliśmy w czasie środowych kateches. Wzajemne związki tworzące odwiecznie trzy osoby, z których każda jest jednym i tym samym bytem Bożym, stanowią błogosławione życie wewnętrzne najświętszego Boga. Które nieskończenie przewyższa to, co my po ludzku możemy pojąć. Bóg jest niepojęty i nieogarniony. Bóg jest w swej istocie niezgłębioną tajemnicą. Tę prawdę staraliśmy się naświetlić w poprzednich katechezach. Wobec trójcy świętej, w której wyraża się życie wewnętrzne Boga, naszej wiary, wypada nam to powtórzyć i stwierdzić z jeszcze większą siłą przekonania. Tajemnicą zaprawdę niepojętą. I niezgłębioną jest jedność bóstwa w trójcy osób. Gdyby można go było pojąć, nie byłby Bogiem. Stąd Paweł VI w dalszym ciągu przytoczonego powyżej tekstu mówi Dlatego to dzięki składamy dobroci Bożej za to, że bardzo wielu wierzących może z nami świadczyć wobec ludzi o jedności Boga, choć nie zna tajemnicy trójcy Przenajświętszej. Kościół święty w swej wierze trynitarnej czuje się zespolony z wszystkimi wyznawcami Boga jedynego. Wiara w trójce nie uszczupla prawdy o Bogu jedynym, ale uwydatnia jej bogactwo, tajemniczą treść, wewnętrzne życie. Wiara ta ma swoje źródło jedyne źródło w objawieniu nowego testamentu. Tylko poprzez to objawienie można poznać prawdę o Bogu trójjedynym. Jest to w istocie jedna z owych tajemnic ukrytych w Bogu, których, jak głosi Sobór Watykański I, nie można poznać, jeśli nie są objawione. Dogmat Trójcy Świętej był zawsze w chrześcijaństwie uważany za tajemnicę najbardziej podstawową, a zarazem najbardziej niezgłębioną. Sam Chrystus mówi: Nikt też nie zna Syna, jak tylko Ojciec. Ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Uczy Sobór Watykański I. Boskie bowiem tajemnice z natury swej do tego stopnia przewyższają umysł stworzony, że i po objawieniu ich oraz przyjęciu aktem wiary pozostają okryte jej osłoną i powleczone jakby jakąś mgłą, dopóki w tym śmiertelnym życiu tułamy się daleko od pana, bo chodzimy w wierze, a nie w widzeniu. Powyższe stwierdzenie odnosi się w sposób szczególny do tajemnicy Trójcy Świętej. Również po objawieniu pozostaje ona najbardziej ścisłą tajemnicą wiary, której sam rozum nie jest w stanie pojąć ani przeniknąć. Natomiast tenże sam rozum, oświecony wiarą, może w pewien sposób uchwycić, a z kolei wyjaśnić znaczenie dogmatu. Może też w ten sposób przybliżyć człowiekowi tajemnicę wewnętrznego życia Trójjedynego Boga. W realizacji tego doniosłego dzieła, poprzez pracę wielu teologów, przede wszystkim ojców kościoła, poprzez orzeczenia soborów, szczególnie ważne i kluczowe okazało się pojęcie osoby jako treściowo odrębne od pojęcia natury lub istoty. Osobą jest ten lub ta, kto istnieje jako konkretny człowiek, jako indywiduum. Posiadające człowieczeństwo, czyli naturę ludzką, naturą, istotą. Jest to wszystko, przez co ów konkretnie istniejący jest tym, kim jest. I tak na przykład, gdy mówimy o naturze ludzkiej, wskazujemy na to. Przez co każdy człowiek jest człowiekiem w swych zasadniczych elementach i właściwościach. Stosując to rozróżnienie do Boga, stwierdzamy jedność natury, czyli jedność Bóstwa, która właściwa jest w sposób absolutny i wyłączny temu, który istnieje jako Bóg. Równocześnie zaś, zarówno w świetle samego rozumu, jak przede wszystkim w świetle objawienia, musimy żywić przekonanie, że jest to Bóg osobowy. Również tym, do których nie dotarło objawienie istnienia Boga w trzech osobach, Bóg Stwórca musi jawić się jako byt osobowy. Jeśli bowiem osoba jest czymś najdoskonalszym na świecie, nie można nie przepisywać tej właściwości Stwórcy, respektując oczywiście jego nieskończoną transcendencję. Właśnie dlatego monoteistyczne religie niechrześcijańskie pojmują Boga jako osobę nieskończenie doskonałą. I całkowicie transcendentną w stosunku do świata. Przyłączając się do głosu wszystkich innych wierzących, wznieśmy także w tej chwili nasze serce ku Bogu żywemu i osobowemu, jedynemu Bogu, który stworzył świat i dał początek wszystkiemu, co dobre, piękne i święte, jemu cześć i chwała na wieki. Wierzę w jednego Boga. Tej tajemnicy wiary, tajemnicy Boga. Są poświęcone od dłuższego czasu nasze katechezy. Ta wiara monoteistyczna w jednego Boga łączy nas z wielu ludźmi wierzącymi na świecie, nie tylko chrześcijanami. Także z wyznawcami Mojżesza, z wyznawcami islamu. Wszyscy wyznają jednego Boga. I chyba także z wielu innymi poza granicą tych trzech religii, oficjalnie monoteistycznych. Ta wiara każe nam się zwracać do Boga. Jako stwórcy, także do Boga jako ojca, jako źródła wszelkiego dobra, także do Boga jako sędziego. Ewangelia przyniosła nam nowe objawienie Boga. Jest to samo objawienie się Boga. Bóg, który mówił w starym przymierzu przez proroków, na końcu przemówił do nas przez swojego syna. I w tym objawieniu syna poznaliśmy ojca. W objawieniu ojca i syna poznaliśmy ducha. Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, który jest dany kościołowi dla zbawienia, uświęcenia, przebóstwienia świata. Tak więc przez objawienie, czyli samo objawienie się Boga wiemy, że Bóg to nie tylko jeden, że Bóg to równocześnie tajemnica Trójcy. W jaki sposób jeden i Trójca równocześnie? Jest to, jak powiadam, najgłębsza, pierwsza i najbardziej niezgłębiona a zarazem najbardziej podstawowa tajemnica naszej wiary, z której wszystkie inne biorą początek, wyrastają z niej jak gdyby ze wspólnej, nadprzyrodzonej gleby. Tajemnica wewnętrznego życia Bożego właśnie to wewnętrzne życie Boże jest życiem jednej natury Bożej. Bóg jest jeden w swej naturze jeden, jedyny w swoim Bóstwie. Równocześnie ten Bóg jeden w swoim Bóstwie jest Komunią. Czyli wspólnotą, czyli nieustannym niezgłębionym obcowaniem ojca, syna i ducha świętego, a więc osób. Osoba to jest konkretne ja określonej natury, na przykład natury ludzkiej, człowiek. Również konkretne ja natury bożej, ja ojciec, ja syn, ja duch święty. Natura jest tym, przez co dana indywidualna osoba, czy też rzecz, jest tym, kim jest, lub też tym, czym jest, a więc to, przez co Bóg jest Bogiem. To, przez co Bóg jest Bogiem, jest wspólne Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Owo Bóstwo, wspólne trzem osobom Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jest też własne każdego z nich, jest odrębne przez to stanowią oni jedność komunii, nie tylko jedność natury. Jedność bóstwa, ale także jedność komunii w tym bóstwie. Wyznajemy tę wiarę, wyrażamy zdrżeniem, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo te nasze ludzkie pojęcia nie wystarczają do wyrażenia tego, co jest Boże. Dopóki żyjemy na tym świecie, dopóki pielgrzymujemy w ciemności wiary, tylko tak możemy wyznawać prawdę o Bogu. Przyjdzie czas, kiedy ujrzymy Go twarzą w twarz. Jaki jest? Tak mówi apostoł. I to jest właśnie nasze ostateczne powołanie, ażebyśmy poznali Ojca i Syna, tak jak Ojciec poznaje Syna, a Syn Ojca, jak Ojciec ogarnia Syna i Syn Ojca miłością, którą jest Duch Święty. Podając w skrócie to, co jest myślą główną dzisiejszej katechezy, równocześnie przekazuje także pozdrowienia i błogosławieństwo. Dla wszystkich moich rodaków tu obecnych i dla wszystkich, od których tutaj przychodzicie z ojczyzny. Padelności jeżniczeli, szankiwicze a dwini ja weniu, I wolunta Sì, in cielo ed in terra. Padre nostro, quotidiano da noi soli è, che dimette noi vita nostra, sì, pur del nostro inizio, dei vittoriosi nostri, e te lo si induca in tentazione.